Kamil Szeremeta, na 2 dni przed pojedynkiem, najważniejszym w twojej karierze, pojedynkiem z Gennadijem Golovkinem. Dzisiaj pierwszy raz spotkałeś się face to face z Kazachem. Powiedz, jakie są teraz twoje odczucia? Czy coś się zmieniło po tym spotkaniu z Gennadijem? Ty, wiesz co, przede wszystkim poczułem, że to już, wiesz, że to już za kilkadziesiąt godzin spotkam się z nim w ringu, wiesz, potrzeba było mi tego, bo wiesz, wcześniej jak nawet tutaj przylecieliśmy, czy wcześniej w Polsce jak byliśmy, to nie czułem tego tak, że wiesz, że to już, tak, a to już jest, nie? Za parę godzin się spotkam z żywą legendą pięściarstwa. Powiedziałeś fajne słowa na konferencji, bo Eddie Hearn powiedział, że ty jesteś teraz w najlepszej formie w karierze, a wielu kibiców uważa, że Gennady może być już po swoim prime, ale ty powiedziałeś takie fajne słowa, że wy się nastawialiście na najlepszego Golovkina i tak dalej jest, więc to rzeczywiście chyba jest Tak prawda, że jest. rzeczywiście jest prawda, że przygotowuje się typowo na najlepszego Golovkina, Oczywiście. może wychodzić najlepszy i. Tak. Słuchaj, no wiadomo, ma już swoje lata chłop, tak. Wielu mówi, że to już jest jego prime, wiesz, już jest za nim, ale on też miał czas na odpoczynek, wiesz, czas na wszystko, żeby jednak ponaprawiać się, nie? Miał tu jedną kontuzję, drugą miał czas, żeby się wyleczyć. Dlatego też, wiesz, no, my przygotowaliśmy się tutaj z trenerami na naprawdę najlepszą wersję Golovkina. Śledziłem wiadomości sprzed 12-13 miesięcy, wtedy już się rozpoczęły te pierwsze rozmowy na temat walki z Golovkinem. Ty naprawdę długo czekałeś na ten pojedynek i chyba tak samo jak z Krzyśkiem Głowackim, no, czekaliście bardzo długo, Krzyk jeszcze będzie czekał. Cieszysz się, że wreszcie dojdzie do tego pojedynku z Golovkinem? To takie jest przysłowie, nieraz się tak mówi, że na niektóre rzeczy najwspanialsze trzeba poczekać. No ja rzeczywiście poczekałem, ale się opłacało. Walka jest już za kilkadziesiąt godzin. No cieszę się niezmiernie, że naprawdę to się uda, tak? W sensie uda mi się chodzi z walką, a w ringu to już wiadomo, że musi się udać, nie? Dziennikarze rozmawiali m.in. polscy z Gennadijem Golovkinem, mówili, że jest trochę taki poza tą walką, trochę szorstki, taki trochę może znudzony. Zauważyłeś takie jego cechy, że jest trochę znudzony tą pojedynkiem, czy zmotywowany do tego, żeby wygrać? Słuchaj, ja go nie znam, tak, nie wiem, jak on się wcześniej zachowywał, nie jestem jakimś tam wielkim jego fanem, w sensie, wiesz, wiadomo, no walki oglądam, ale bez przesady, nie mam zboczenia na jego punkcie, wywiadów jego nie oglądam, nie wiem, jak on się zachowywał wcześniej, jak się zachowuje teraz, wiesz, ja nie skupiam się tak naprawdę na nim, ja się skupiam na sobie, żeby jak najwięcej swoich błędów popełnić i poprawić, a żeby wykorzystać błędy jego w walce. 8 lat temu Golovkin debiutował na HBO, na amerykańskim ringu. Debiutował z Grzegorzem Proksą. Miałeś okazję rozmawiać z Grzeszkiem przed tym pojedynkiem z Golovkinem? Czy miałeś okazję porozmawiać? Może dawał ci jakieś rady? Nie mam okazji, ale wiesz co, tak doszliśmy do wniosku, że to jednak nie ma sensu, bo Grzesiek i Głowkin byli innymi, Grzesiek był innym zawodnikiem, jak ja jestem, tak, to po pierwsze, a Głowkin też był innym zawodnikiem wtedy, jak jest teraz, także wiesz, to tak naprawdę dwa inne światy troszeczkę, to nie było sensu, nie? Bo wiadomo, Grzechu mówił mi, żeby uważać na to, uważać na to, ja oczywiście, wiesz, mam w sercu te jego rady. No ale i tak, wiesz, ring wszystko pokaże, wiesz, na jakim ja jestem etapie, a na jakim etapie jest Gołowki. Wielu polskich kibiców, ale też ekspertów, między innymi dziennikarzy, między innymi też ja mam takie wrażenie, że bardzo podoba mi się twoje nastawienie, taki optymizm do tego pojedynku i naprawdę na takim dużym charakterze, ale takiej dużej motywacji do tego, żeby rzeczywiście sprawić sensację, wygrać się z Golovkinem. Kurna, motywacja jest wielka, bo robię to dla nas, dla Polaków. Dla swoich dzieci kochanych, chce się zapisać w historii, kurna, no to jak euforia mnie naprawdę rozpiera, tak? Euforia, duma, za to, że mam naprawdę, wiele osób do mnie pisze, wie, że trzymają kciuki, bez względu na wynik, tak? Oczywiście, że wynik tylko może być albo wygrasz, tak? W głowie nie ma nic innego. Ale i nawet, wiesz co, dziękuję też za te negatywne, wiesz, takie komentarze, bo też takich nie brakuje, ale naprawdę mi najważniejsze jest, że ja w siebie wierzę. Ale resztę to... Z polskimi bokserami jest często różnie. Jak dostają jakieś duże propozycje, to wiele osobom odmawia, wielu zawodników nie chce jechać. Też wielu teraz ostatnio czytałem wywiad z Mariuszem Grabowskim, że ktoś miał jechać z jego teamu jako rezerwowy, który jeszcze nawet nie będzie walczył, a dostanie pieniądze i też zrezygnował, mimo że mógłby nie walczyć i też zarobić. Ale ty jesteś takim zawodnikiem, który nie boi się zupełnie wyzwań, wie, że A wszystko, a czego? teraz. Przepraszam, że tak się wcinam. A czego ja mam się bać? Kurde, mam 31 lat na karku. Ja chciałem tego momentu, ja chciałem tej chwili, ja chciałem walki Mistrzostwa Świata. Mam tą walkę, to czego ja mam się obawiać? Czego ja mam, wiesz, rezygnować? Kurde, jak wiesz, dostałem ofertę, to oczywiście, tak?
No tak, walka. Kiedy jak nie dzisiaj, kiedy jak nie teraz, kurka No właśnie. wodna, lecimy. W piątek, no wiadomo, trener podpowiada, w piątek. Idealny wiek, 31 lat. Krzysiek Głowacki chyba 30 lat miał, jak wygrał z Hukiem. Tomek Adamek w 2005 roku 29, więc to jest chyba idealny czas, żeby sprawić sensację, wygrać i wrócić do Polski z pasem. Dokładnie, powiem ci tak, amen, fajnie to powiedziałeś, tylko wiadomo, każdy jest też innym zawodnikiem, każdy inaczej, wiesz, te lata treningów też przechodzi i odczuwa. Ja ci powiem szczerze, jako 30, teraz 1 lat, 15 października skończyłem 31 lat, zacząłem 31 lat, to powiem ci szczerze, ja dawno, ja w karierze jakby miałem te 24-25 i porównuję teraz, jak mam 31, ja się czuję dużo lepszym zawodnikiem, pod każdym praktycznie względem, naprawdę. Kondycyjnie, szybkościowo, technicznie przede wszystkim, bo odnalazłem swoje miejsce, odnalazłem trenera, tak, który technicznie potrafi mnie ustawić, który dużo wagę do tego przywiązuje, który jest takim, kurna mać, mentorem, który mało tego, bo z tym było trudno z wcześniejszymi trenerami, że potrafi do mnie dotrzeć. A tu odnalazłem swoje miejsce, odnalazłem motywację, urodziło mi się dwójka wspaniałych dzieci. Gdy patrzę na swoje kochane dzieciaczki, to naprawdę wiem, że no, mam wszystko, żeby zostać mistrzem. I mam dla kogo zostać mistrzem. No właśnie, 3 lata temu, niespełna, luty chyba 2018 roku, walka z Aleksandro Godim, wejście do rankingów Mistrzostwa Europy. Ta kariera naprawdę nabrała super tempo od tego czasu, prawda? Od 2018, kiedy ten wyjazd do Włoch, od razu zastąpiłeś Godiego w rankingu WBA, więc wszedłeś za niego do rankingu, po 13 miejsce. No wszystko przez te 3 lata naprawdę fajnie się złożyło, żeby teraz to wszystko połączyć i zdobyć tytuł. No wiesz, słuchaj, opuściłem Białystok, rodzinny Białystok, rodzinne Podlasie, żona z dziećmi siedzą tam, tak, także też no, można powiedzieć, zaryzykowaliśmy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, że jeśli chcesz kamień się rozwijać i chcesz gdzieś dojść, to niestety, no w Białymstoku tego nie osiągniesz i chciałem, tak, i zarazem musiałem w sumie opuścić strefę komfortu, jaką jest dom i dzieci, wyjechać do Warszawy i trenować, no najlepszym szkoleniowcem, jakim jest Fedor Łapin, tak? No i wiedziałem, że tylko to jest jedyna droga rozwoju. I wybrałem ją, zaryzykowałem. Mogłem zostać w Białymstoku, ale wiem, że będąc w Białymstoku, ja nie byłbym dzisiaj, nie byłbym tu, gdzie dzisiaj jestem. Jasne. Co do walki... Amen! Tak ładnie. Co do walki... Ciąckami już remeta trzeci, no. Widziałem na stronie DAZN 23 czasu polskiego się rozpoczyna transmisja, więc tam jest chyba 6-7 walk, więc dosyć szybko i wcześniej jak na czas Polski wyjdziesz do ringu, prawda? Tylko się cieszyć. Wiesz, ponoć 2:30 jest ustalona nasza walka. Moja i Gienka. Super, no to pozostaje mi tylko życzyć powodzenia. Mam nadzieję, że wrócisz z pasem. Powiem i to jest... ci, że większość kibiców o 2:30 to dobrze, że tak wcześnie, bo większość kibiców to chociaż jeszcze będzie pamiętać przynajmniej na drugi dzień ten werdykt, nie? Ale myślę, że tak by chyba nikt nie usnął raczej, chyba wszyscy by dotrwali. Tak, mimo czwarta, piąta, to ja ci powiem, że słabo by było. No niektóre walki w USA chyba o 6 rano nawet, więc nad ranem, więc może nawet wiesz, dobrze, że... Ja z jednego pieca chleb jadłem, wiem jak jest, no. Dobra, Kamil, serdecznie ci dziękuję, że dziękuję. Miałeś... Pozdrawiam wszystkich kibiców, tych, co życzą mi dobrze i tych, co życzą mi źle także. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymamy za Polskę! Powodzonka, dziękuję ci bardzo. Powodzonka. Biedę. No na razie, siemano. Super, dziękuję ci bardzo, Kamil.